Witajcie na moim kanale. Znajdujemy się na Kaszubach. A dokładnie w jakiej miejscowości, Paweł? Pierszczewko. No. Podoba ci się, Kamil? Bardzo. Słuchajcie, no przy okazji, jak jesteśmy na tych Kaszubach, chcemy wam pokazać jakieś takie ciekawe miejsca. I Paweł dzisiaj nas zabierze do takiego zamku. No nie jest to taki zamek, kurczę, ze średniowiecza. Tylko taki, można powiedzieć, zamek współczesny. I jest to, on się znajduje w jakiej miejscowości? W miejscowości Łapalice i to jest samowola budowlana. Budowa zaczęła się bodajże w 1983 roku. No dobrze, no pojedziemy, zobaczycie sobie wszystko. Są tam fajne takie konstrukcje, fajny w ogóle zamysł. Mnie osobiście się podoba i nawet powiem szczerze, że mnie urzekł i nie mogę wyjść ze zdumienia, że to tak sobie stoi po prostu samopasem, że tak powiem. Tak, to jest tak jak mówiłem, samowola budowlana. Cały ten zamek ma 365 okien, 12 wież, to miało symbolizować chyba bodajże 12 apostołów. Także jak dojedziemy na miejsce, to zobaczycie tą ciekawą budowlę. Zapraszamy do oglądania odcinka. Komu w drogę temu najszybszy diesel na Kaszubach, tak? Komu w drogę temu Aviomarin. Mówią, Paweł, że to jest najszybszy diesel na Kaszubach. Tak, podobno. Podobno. Krążą tak. Legendy takie o tym samochodzie. Zobaczcie, pogoda jest piękna. Ostatnio jak byliśmy tutaj na Kaszubach, Paweł też załatwił pogodę. Dzisiaj, jeżeli będzie pochmurno, to będziemy po prostu jechać tam, gdzie jest ładnie. Tak. Do zamku zajedziemy do naszego stałego widza, który jest najlepszym mechanikiem na Kaszubach, a mianowicie naprawia co? Wagi, czyli całą grupę Volkswagen, Audi. No właśnie, żebyście nie pomyśleli, że chodzi o wagi takie do ważenia, chodzi o Audi, Volkswagena, też Porsche naprawia, nie? Dokładnie. Jak prosiaczki. Się trafi, prosiaczki, zaraz wszystko zobaczycie. Siema. Dzień dobry. Dzień dobry. Kliniki na wierzchu. Cześć. 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 Cześć Kamil. Łukasz. Cześć Marika. I to jest ten Łukasz, słuchajcie, najlepszy mechanik. Odwaga i nie odwag, tylko odwaga. Skromny chłopak. To pokaż nam, co tutaj masz. Kurde, rozrządzić. Zobaczcie, narzekacie na BMW. Uszczelnienie. SQ7, 4 litry WTDI, uszczelnienie, wyciek płynu chłodzącego. No ciurkiem leci, widać, nie? Tak, no. Z pałki tu wycieka. Teraz wszystkie elementy turbosprężarki, elementy sące, tak, do ładowania trzeba ściągnąć. Mini zawory, tak. Podejrzenie jest uszkodzenia chłodnicy recyrkulacji spalin. No standard, no jak we wszystkich nowoczesnych samochodach. Zobaczcie sobie tutaj zapyziałe wszystko. Tak. No. Dokładnie cały układ ssący. Czekamy jeszcze na decyzję. Jeżeli będzie decyzja o oczyszczeniu układu ssącego, cała jednostka zejdzie na dół, na stół. I co? Klienci też zaczynają ocenie, nie? Norma, ale nie wszyscy, słuchajcie, nie wszyscy. Sami wiecie, nie? No tu widzę, z silnikiem wyjechałeś tak jak tak. Standardowo, jak wszędzie. Tak, tutaj mamy wymianę rozrządu, kompletu, tak,
stałym zawieszeniem, w specjalnym stole wyciąganie silników, tak, wasowskim. Demontaż, uszczelnienie silnika, pałka i wymiana łańcuchów rozrządu. I pozdrawiamy właściciela, naszego przyjaciela Konrada. I zobaczcie sobie, gdzie jest rozrząd. Także nie narzekajcie. Konrad, jak znajdą chłopaki instrukcje, jak to poskładać, to na pewno to zrobią. To jest akurat jednostkę też biturbo. No i tak to wygląda. A skrzynia biegów jak w BMW. ZF. Zobaczcie sobie tutaj Hunter do geometrii. Także Łukasz ma bardzo doinwestowany warsztat. Tak, tak samo jest do ustawiania radarów maszyna i asystentów pasa ruchu, do kamer 360, do ustawiania świateł laserowych, do LEDów, tak? Matrix LED to jest baseboarda maszyna, więc mówię, wszystko wedle specyfikacji Audi. Tak jest, także słuchajcie, to jest warsztat naprawdę mega, jak coś polecam. Naprawdę polecam, warsztat jest wysokiej klasy. WAG Team Żukowo. Naprawdę mega, podoba mi się. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Na razie. Na razie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na razie. Dotarliśmy na miejsce. Od razu na wstępie pokażemy wam mur betonowy. Wyobraźcie sobie, ile tutaj jest betonu. Paweł może coś opowie o tej, o tym murze. No, z wielkości tego, ile tutaj jest wlane betonu, to podejrzewam, można by było postawić ładnych parę domów. Albo wylać jakąś autostradę. Ale robi wrażenie, powiem ci. Ten mur. Trzeba by było doszukać się dokładnie, ile to mniej więcej to gdzieś tam jakiś ten właściciel dane podawał pewnie, nie? Ile tutaj betonu weszło na coś, bo przecież ktoś to musiał też obliczyć. Dla bardzo zainteresowanych, no to co? Internet. Wikipedię zapraszamy. Dokładnie. Tak jak wcześniej wam mówiłem, Paweł załatwił pogodę. Jechaliśmy, lekko kropiło. A... Nie pokażemy tego, co tam było napisane. Ale pewno się domyślacie. 8 gwiazdek. Tak jest. Mała podpowiedź. No i co, dojechaliśmy, przestał padać deszcz. Także wszystko zgodnie z planem. A, idziemy teraz oglądać nową siedzibę ACS. O, słuchajcie, pytaliście się, czy powiększamy warsztat. Proszę bardzo. Idziemy z rozmachem. Tak jest. Zobaczcie sobie, to jest taka wieża. Wartownia. Wartownia wjazdowa, no, taki wjazd główny do siedziby ACS. Także robi wrażenie, no przynajmniej na mnie. Zobaczcie sobie.
miał ktoś rozmach i fantazję. Tak szczerze. I co na to powiecie? Kurde, serio, no robi to wrażenie. To Kamil, gdzie miałbyś swoje biuro? Biuro czy podnośnik jakiś? No podnośnik i biuro. Ja wiem, no przyjdziemy, zobaczymy, no. Znaczy ja wiem, gdzie byśmy wstawili podnośnik. I zaraz zobaczycie. Kaplica, a pod spodem znajduje się basen. No i słuchajcie, plan jest taki, że tutaj byśmy zrobili właśnie podnośnik dla Kamila. Zaraz zobaczycie. To na dół musimy wejść. Nie. To jest kaplica. No w kaplicy. W kaplicy. W kaplicy, słuchajcie, no takie BM-ki, których się nie da naprawić, no to chyba tutaj, tak? Zobaczcie, to jest kaplica. No można powiedzieć, że nawet kościół. Zobaczcie, jaka wielka hala. Tam ambona. Bądź miejsce dla DJ-a. Tak jest. No powiem, Paweł, że mi to wygląda na takie coś. Młoda para bierze tutaj ślub. Prawda? No mógłby być to kompleks w ogóle taki zrobiony razem z hotelem, nie? Albo na tak jest. Spa przeznaczyć, albo na zloty fanów Harry'ego Pottera. Dokładnie. Albo można się postrzelać. Jak się... Paintballa. Paintballa, tak jest. Trochę niebezpiecznie, bo nie są pozabezpieczane no tak. Tutaj. Wszystkie przejścia to... Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Naprawdę mega. I tam fosa chyba, tak? O, tam zobaczcie, ktoś zbudował fosę nawet. No i tu jest ten kościół. Tak jak wcześniej mówiłem, to tutaj jest 12 wież i 365 okien ma ten budowla. Ale z zewnątrz, Kamil, prawda? Nie wygląda to tak... aż tak wielkie, nie? Jak się wejdzie tutaj tak, do środka... Tak, tu jest taka okolica, że to jest tak naprawdę w lesie umiejscowione. I na wzgórzu. No. Także tutaj się jedzie, są drzewa i nagle, wiesz, wyłania się... Zamek. Tak? Zamek, kurczę. I dopiero jak się wejdzie tutaj, to widać ogrom tego, tak, potęgę, tak. Że to jest takie wielkie. To jest wielkie, no. Około 5000 metrów kwadratowych to ma. No to kurczę, powiem wam... że to naprawdę jest mega. Przejdziemy, słuchajcie, przejdziemy się zaraz tam dalej. Zobaczycie takie, kurczę, no nie wiem, to jest taki część obiektu, w którym jest część hotelowa, opowiem tak. Są normalnie pokoje. Komnaty, można powiedzieć, no bo to jest zamek, tak? O, zobaczcie tutaj sobie, no nie, no jest gdzie chodzić, jest co zobaczyć. W którym roku to, Paweł, było? Zaczęta chyba była budowa w 1983 roku. I zobaczcie, z jakich materiałów. Drzewo, jakie było drzewo jest, użyte do można tego, powiedzieć, to... w idealnym stanie. No sam zresztą właściciel to jest stolarzem. A, po prostu, tak. Z zawodu, tak? Tak. Czyli zna się na fachu. Zobaczcie tutaj kostucha. No i tu są te pokoje właśnie. Zobaczcie, pokój, taras. Mega, o. A tam jest fosa. A wartownia jest w wielkości, no mówię, większa niż przeciętny dom. A to jest tylko sam wjazd do tego zamku. No. Czyli w tej wartowni myślę, że można by śmiało zrobić tam jest, właśnie jak wygląda... serwis number one nawet naszego serwisu. No, przyjęcie samochodu. Tak jest, przyjęcie auta do warsztatu i wjeżdżamy. No. I tutaj już bym się nie martwił, że nie mam miejsca, gdzie te auta wszystkie postawić. Można by zrobić salon starych BMW-ek. Razem ze spa. Tak jest. Dobra, zabieramy was teraz na basen. Tak, idziemy popływać. Zobaczcie sobie, tutaj miała być winda. Także rozmach naprawdę mega. To co, idziemy wyżej? Ile tu, Paweł, jest pięter?
Nie wiem nawet ile. Poczekaj, no załóżmy, kurczę. No tutaj to jest jako parter, tak? Raz, dwa, trzy. Nie wiem, chyba nawet cztery można powiedzieć. No gdzieś na wysokości no, czwartego piętra normalnego bloku, jak nie wyżej. No. Zobaczcie, tu następna taka sala bankietowa prawdopodobnie. Tak jak wspominałem, ktoś miał taki zamysł, prawdopodobnie, że była tu kaplica. Miały być urządzane właśnie wesela, śluby i baza hotelowa. Uważam to naprawdę za świetny pomysł. No wygląda to na cztery piętra, wiesz, poczekaj, nawet tu jest więcej, poczekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj nawet jest pięć pięter, można powiedzieć. Kolejne piętro. Zacznę, jak jesteśmy już w wysokości. Tak, zobaczcie jak wysoko. Słuchajcie, a tam, dokładnie tam, można powiedzieć, że to jest taka scena, amfiteatr jakiś. Też tam pójdziemy, zobaczycie sobie. I cały czas jest winda. I cały czas jest winda. Zobaczcie. Tutaj taki taras wielki. Normalnie BM-ką można by tu bąki kręcić. Powiem wam. Niedokończona wieża. Tutaj. O kurde, powiem wam wysoko. Jest wysoko. Serio, to już robi wrażenie, powiem wam. Jak nie ma jeszcze balustrad. No ja nie mam lęku wysokości. Ale jesteśmy na kapu. Kamil troszeczkę lęk spokój. Wysokości ma, ale co Kamil, radzisz mam, sobie? Ale walczę z tym po prostu. No i ja to szanuję. Ale jest wysoko. Paweł tak. Dzisiaj lęku nie ma, bo troszeczkę tak. Whisky wypił wczoraj. Trzeba było znieczulić. Tak jest, ale robi wrażenie. Nie wiem jak wy. Mam nadzieję, że w komentarzach napiszecie, czy robi na was to wrażenie. I czy podoba wam się ten obiekt, do którego was przywiozłem. Aczkolwiek może wielu z was już tu było. Polski, pamiętam o tobie. Paweł upalił auto na zimno. Dał mu na zimno, serio. Dej mu na zimnym. Było dej mu na zimnym i słuchaj, dla ciebie tutaj szykujemy komnatę. Idziemy wyżej. Można powiedzieć, że to będzie chyba piąte piętro tutaj w tym obiekcie. Poddasze. Zobaczcie, w jakim stanie jest właśnie drewno. No, kurczę. Można by to jeszcze zużyć na budowę jakiegoś domu, nie? I co o tym myślicie, żeby tam zrobić podnośnik dla Kamila właśnie? A tutaj jego biuro. W komentarzach czekamy na waszą opinię na ten temat. No i słuchajcie, weszliśmy na ostatnie piętro. Nie wiem nawet które, może być nawet jako szóste. Kamil, wchodzisz wyżej? Nie. Wyżej się już nie da. Zobaczcie sobie. Tam jest wieża. Jestem na równi z tą wieżą. Byliśmy na ostatnim piętrze. Teraz słuchajcie, idziemy do piwnicy. I tam sobie zobaczycie ogrom tego obiektu. No i jesteśmy na parterze. Zobaczcie sobie. Tu miał być basen właśnie. Co o tym myślicie? W komentarzach możecie napisać, czy ten obiekt można wskrzesić, czy jesteście za. Tu też można by złomem wjechać jakimś, nie? Samochodem. Kurde, no tu wjechać jakimś autem i poupalać troszeczkę. Nie, takie nie nadające się do naprawy. Wiesz, co to nie, tutaj to byśmy trzymali zasoby motula. O, zielonego motula, zielone jabłuszko. Dla zwyrodniarzy.
No to co? No to hop. Na górę. Jako fotograf uważam, że to jest świetne miejsce do zdjęć zarówno pięknych, klasycznych samochodów, szybkich, sportowych oraz zdjęć młodych par po ślubie. No dobrze, obiekt zobaczony, idziemy teraz do amfiteatru. Każdy jest pod mega wrażeniem, że takie coś istnieje. Idziemy jeszcze wyżej. Nie wiem, dokąd prowadzą te schody, ale zaraz się dowiem. I co tutaj, Paweł, jest? Tu jest tylko wejście. Takie wejście boczne, można powiedzieć. No i zobaczcie sobie te mury właśnie od strony zamku. Zobaczcie, to jest lany beton po prostu. Naprawdę, to z tego betonu można by ulać, można powiedzieć, autostradę. Obezrzeli mi ten zamek, zapytał Adama, czy jemu się widzi ten nowy plac. Adam sam już rozumie i gada pewnie po kasiepsku i mówi, to my bierzemy. A teraz my jedzmy na pełni, domym ci na obiad, ty do uzdrzeni. Tym kaszepskim akcentem kończymy odcinek. Mam nadzieję, że zamek wam się podobał i nowa siedziba ACS-u również. No, nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Tak robię. Jak będziemy gadać, to bliżej po prostu, nie? Bo dobrze. Wtedy słychać rozmowę, tak? Blisko, tak. Dzisiaj będziesz ryła beret w tym już. Daj nam spokój, my jesteśmy skacowani, nie ryj nam bani. Dobrze, postaram się. Z tlami myślenia i działania zamęczam chłopaków dzisiaj. I tak naprawdę sami nie wiemy, co mamy z tym zrobić.